Drugi kwartał 2016 roku cały czas był dobry dla deweloperów i wyniki sprzedaży były naprawdę niezłe, znacznie lepsze niż rok temu, ale już trochę gorsze niż kwartał temu. Także widać tutaj pewne spowolnienie i też widać pewne rafy, na które mogą deweloperzy niedługo wpłynąć. To znaczy, po pierwsze, mamy trudniejszy dostęp do kredytu, mamy 15% wkład własny, więc jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie, to musi około 30 tysięcy złotych, takie przeciętne mieszkanie musi około 30 tysięcy złotych mieć w gotówce. Kończą się też pieniądze z programu Mieszkanie dla Młodych. W marcu już bieżącego roku skończyły się pieniądze na rok bieżący, ale też w lipcu banki już przestały przyjmować wnioski z puli pieniędzy przeznaczonych na rok kolejny. Także faktycznie tutaj środki szybko się kończą i deweloperzy już niedługo nie będą mogli na tym programie korzystać, a on jest z punktu widzenia sprzedaży deweloperów bardzo ważny, bo z danych firmy doradczej REAS wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku 1/4 sprzedaży deweloperów w największych miastach właśnie wynikała z dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych. Do tego dochodzi program Mieszkanie Plus. Nie wiemy dokładnie, jak dużo będzie powstawało mieszkań w tym programie, ale tam jest mowa o tym, że będzie wspierane budownictwo komunalne, budownictwo społeczne, będzie wspierane długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe, ale też będą budowane mieszkania na długoterminowy wynajem po cenach niższych niż rynkowe i jeszcze do tego po 30 latach najmu człowiek stanie się właścicielem takiego mieszkania. Także to z punktu widzenia teraz, z punktu widzenia inwestorów, którzy bardzo chętnie chodzili do deweloperów, aby kupować nowe mieszkania, to jest duże zagrożenie. No bo oni w tym momencie, jeżeli chcieliby kupić mieszkanie na wynajem, nawet za gotówkę, bardzo często kupują takie mieszkania inwestorzy za gotówkę, to muszą się liczyć z tym, że w niedługiej perspektywie narażają się na konkurencję z państwowym molochem, który zaoferuje mieszkania o połowę taniej.